Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 11 werset? Są tutaj takie słowa. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ewangelia według Jana, 10 rozdział, 11 werset. Aby zilustrować ten fragment, posłużę się pewną historią, która była opowiadana jako historia prawdziwa, choć oczywiście zweryfikować się jej nie da, więc przytoczę ją taka, jaka jest. A ty wyciągnij z niej wnioski takie, jakie chcesz. Historia pewnego obrazu. I człowiek, który to opowiada, był Afrykaninem i mówił tak: urodziłem się w północnej Afryce, ale wychowałem się we Francji. Rozważając z zewnątrz, należałem do mahometanizmu, ale w rzeczywistości byłem ateistą. Byłem z zamiłowania muzykiem i z pasją grałem na wielu instrumentach i komponowałem. Pewnego dnia szef naszego wydawnictwa muzycznego zaproponował mi, abym napisał własny muzykal. Opuściłem budynek, wtedy zaczął padać deszcz, a ja schroniłem się pod zadaszeniem, aby rozmyślać o propozycji szefa. Okazało się, że stałem w przedsionku kościoła. Gdy wstąpiłem do środka, moje oczy skierowały się na obraz przedstawiający człowieka trzymającego w ramionach owieczkę. Pod tym obrazem na tablicy było napisane: dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Zaczęło mnie to zastanawiać. Zadałem sobie wtedy pytanie: któż jest na to gotowy, aby oddać swoje życie za innych? W kościele stał duchowny, do którego podszedłem. Poprosiłem go, aby opowiedział mi znaczenie tego obrazu i ową historię. Mężczyzna podarował mi 4 Ewangelie. Przeczytałem je i napisałem muzykal o życiu Jezusa, który jednak nie został nigdy opublikowany. Dla wydawnictwa był mój muzykal zbyt niepewny. Jednak dla mnie w tamtej chwili nie miało to już znaczenia, gdyż Pan Jezus wszedł do mojego życia. Skończyłem z piciem alkoholu i paleniem tytoniu. Nie miałem już ochoty siedzieć godzinami w barach i zabawiać się. O wiele bardziej tęskniłem, aby wrócić do Afryki i opowiedzieć mojej żonie o imieniu Nora, o Jezusie Chrystusie. Również i ona uwierzyła, gdyż Pan Jezus wysłuchał jej modlitw. Od tego dnia wspólnie służymy naszemu Panu i piszemy pieśni na chwałę Bożą w języku berber, jak również po arabsku i francusku. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 11 werset. I pytanie do ciebie jest takie: czy ty już masz Pana Jezusa jako twojego osobistego pasterza? Dobrego pasterza, prawdziwego pasterza. Tylko Pan Jezus może być twoim pasterzem. Wszyscy inni zawiodą. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, czy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to niestety najprawdopodobniej idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Jeśli nie chcesz iść do piekła, na które zasłużyłeś, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Przestań ufać sobie, ufaj Jezusowi. Przestań wierzyć sobie, ufaj i wierz Jezusowi. Przestań wierzyć w siebie, wierz w Pana Jezusa, ufaj Jezusowi, wierz Jezusowi. Jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest zbawiony. Raz na zawsze. Nieutracalnie. Uchwyć się tego, co Słowo Boże mówi, bo Pan Jezus powiedział: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne.